Witamy w kolejnym odcinku Euroreportu. Za mikrofonami Damian Szuba oraz Bartłomiej Tokarski. Do Euro pozostało 24 dni. Wyobraźcie sobie, że w 24 dni Legia rozegrała 8 spotkań w tym sezonie. Średnio co 3 dni mieli mecz. Czyli no jakby nie patrzeć, Liga Angielska wkroczyła w szeregi naszej ekstraklasy. No też dopiero w ostatniej kolejce rozstrzygnęło się, kto został mistrzem, nie? A więc Bartek, co tam ciekawego słychać w naszej kadrze? Cóż, jeśli chodzi o naszą kadrę, no istnieje sielankowy przebieg, ma regeneracyjne zgrupowanie kadry Polski, Franciszka Smudy, w tureckim Belek. Kadrowicze trzymają się wcześniej ustalonego planu. Jednego dnia trening na boisku, drugiego na siłowni i tak na przemian. Aż do środy, gdy przeniosą się do austriackiej miejscowości Linz. Zawodnikami do Turcji poleciały żony, partnerki, a niektórzy zawodnicy zabrali również swoje dzieci. Ponadto piłkarze mają urozmaicenia typu wspólne wyjazdy na ryby czy oglądanie finałowego meczu Pucharu Niemiec z udziałem ich kolegów z kadry. Ale fajnie, rodzinnie. No właśnie, no nie wydaje ci się, że to niby fakt jest faktem, ma to charakter regeneracyjny, ale jednak no nie ma tego pompowania takiego, że przed Euro oni, no nie wiem, nie widzę jakiegokolwiek tutaj sensu takiego zgrupowania. Jürgen Klinsmann przed Mistrzostwami Świata czerpał energię z morza, z Atlantyku, nie? Więc wiesz, i to pomogło, zajęli trzecie miejsce Niemcy wtedy. Ja mam nadzieję, że oni się za bardzo nie rozleniwią, nie zapomną jaki mają cel, więc oby to było dla nich dobre, ale też nie było całkiem przeciwne, czyli złe. Spokojnie, na taką spinkę jeszcze przyjdzie czas. Na razie niech może rzeczywiście chłopaki wyluzują trochę. No bo jakby nie patrzeć, dopiero to sezon skończyli. Jest taka ciekawostka, że Paweł Brożek, który znajduje się na tym zgrupowaniu teraz, mimo ciągle trwającego sezonu w szkockiej lidze, on już przyjechał na to zgrupowanie. Czyli jak widać, w ogóle go nie cenią w tym Celtiku i no... Co on robi w kadrze? A może pokazać teraz na przykład, wiesz, środkowy palec innym i haha, ale jadę na Euro. Też prawda. A propos właśnie polskiej kadry, słyszałeś o nowym haśle, które będzie promowało, będzie na naszym autobusie. Poczekaj, pamiętam to z 4 lata temu. Liczy się sport i dobra zabawa. Powiedz mi, że to jest coś lepszego. Bardzo zagrzewający do boju. Jest coś lepszego? Uznajmy. Razem niemożliwe staje się możliwe. Nawet. Powiem szczerze, patrzyłem na inne teksty, to Włosi mają fajne, mają coś w rodzaju pomalujmy Europę na niebiesko. No o, proszę. To jest coś w ten deseń, tak lecący. A ja teraz taką ciekawostkę powiem. Wiesz może, do jakiego zwierzęcia nasza polska kadra będzie porównywana na Euro? Ojej, polska kadra? Do orłów? Orłów? A nie, i tu się mylisz, bo do, uwaga, leniwca. A dlaczego? Bo leniwiec, pomimo że jest taki wolny w swoich działaniach, ślamazarny i tak dalej, to jak się zdenerwuje, bardzo podobno wtedy jest ruchliwy i bardzo walczy o swoje, więc no, jakby nie patrzeć, analogia jest. Nasi Polacy są ślamazarni piłkarze, leniwi, ale jak się zdenerwują, to właśnie mają powalczyć, więc... Nie wyobrażam sobie ruszającego się leniwca. A widzisz, a jednak, to jest właśnie takie zdziwienie. To ma być element zaskoczenia. Ciekawe. Zostajemy w temacie kadry. To, co mówiliśmy wcześniej o Janie Tomaszewskim, który powołania Smudy określił krótko jako kadrę hańby, w ostatnich wypowiedziach posunął się nawet dalej, stwierdził, że jest mu wstyd, że kiedykolwiek grał dla reprezentacji Polski, która obecnie jest kalana, że tak powiem, tymi farbowanymi lisami. Na reakcję nie trzeba było długo czekać. Posłowie PO wystosowali pismo, w którym proszą Tomaszewskiego, by ten zrzekł się świadczeń, które otrzymuje jako medalista olimpijski, jeszcze z Monachium. Nawet wyliczyli, że ponad 250 000 zł spokojnie sobie z tego uzbierał. Nawet Roman Kosecki stwierdził, że jak wzorował się na Tomaszewskim, to jest mu bardzo przykro, że to słyszy. Podobno były piłkarz trafił na dywanik do samego pana prezesa. Jarosława. Tak, dokładnie. Jeśli chodzi o dalsze informacje, no jak informują polskie media, Rafał Wolski może stać się kolejnym Polakiem grającym w drużynie mistrza Niemiec, Borussii Dortmund. Włodarze tego klubu już wstępnie kontaktowali się z warszawską Legią, jednakże gdyby Borussia zdecydowała się na transfer, to Wolski najprawdopodobniej zostanie jeszcze przez sezon w Legii. To normalna praktyka, że wielkie kluby zaklepują sobie zawodników, ale nie rzucają ich od razu na głęboką wodę, tylko dają się spokojnie rozwijać. Mam nadzieję, że Rafał nie zginie w tej polskiej ligowej szarzyźnie. No wiesz, no z tego co wiem, to Legia ma właśnie jeszcze bardziej na niego postawić w przyszłym sezonie i ma pełnić rolę napastnika, takiego typowego, typowa dziewiątka. Znaczy ja nie wiem, czy on przypadkiem nie jest rówieśnikiem Mario Götze, wiesz? Ten sam wiek, a jednak zobacz jaka jest różnica, nie? W Niemczech to już jest gwiazda. No właśnie, porównaj sobie ceny, nawet cenowo zobacz, jakie to są ceny za zawodników, nie?
No, ale fajnie byłoby mieć kolejnego Polaka w Borussii, tym bardziej, że nie wiadomo co z Błaszczykowskim. No i nie wiadomo co z Lewandowskim i z Piszczkiem. No właśnie. Bo jak wiadomo co z Piszczkiem, interesuje się sam Real Madryt. Lewandowski z kolei Liverpool, Bayern Monachium. Chelsea, Londyn. Kto wie, no to póki co są plotki, ale po Euro pewnie będziemy mądrzejsi. No i właśnie, euro, oscylujemy wokół tego tematu cały czas. Puchar, który był w Poznaniu, teraz pojechał także na Ukrainę, a tam, wyobraź sobie, zamach na puchar, nawet dwa. Był on wystawiony na Majdanie ukraińskim, kijowskim. Na początek dwóch młodych ludzi chciało go ukraść, no wrzuciło na niego płachty, ale ochroniarze im przeszkodzili. No ale później już było nieciekawie, bo aktywistka, działaczka feministycznej organizacji Femen, podeszła do pucharu, roznegliżowała się, pokazując, że tak powiem, goły... Walory. Walory, tak jest, swoje walory, z wytytułowanym słowem fuck euro i zrzuciła puchar z piedestału. Podobno ten się potłukł, chociaż oficjalne źródła mówią, że jest cały. Nie? Takie rzeczy na Ukrainie? Wiesz, może mieć to związek ze sprawami politycznymi, jakie teraz dzieją się na Ukrainie i zwłaszcza jeżeli chodzi o ten bojkot. A właśnie nie, bo ona protestowała przeciwko wykorzystywaniu euro i kobiet ukraińskich w seksturystyce i propagowaniu pijaństwa w rodzinie. O, że euro będzie temu służyło. No nie wiem, jak to będzie wyglądało. Chociaż słyszałem hasła, wygoń kobietę na czas euro i oglądaj mecze. No ale nie bądźmy takimi szowinistami. Dokładnie, to nie są moje słowa, nie żeby nie było. I ostatnia informacja, jeśli chodzi o te dotyczące naszych kadrowiczów. Zaskakujące wieści dochodzą do nas z Premier League, gdzie Wojciech Szczęsny już od ponad 5 tygodni zmaga się z kontuzją ramienia. Mimo tego Arsène Wenger wystawił go w pierwszym składzie w ostatnich meczach sezonu, używając środków przeciwbólowych w postaci zastrzyków. W momencie, kiedy ja uzyskałem tą informację, byłem po prostu w szoku, bo w tym momencie Szczęsny dla mnie był murowanym numerem 1 w kadrze, a kto wie, czy to takie poświęcenie Wengera, jeżeli chodzi o końcówkę sezonu, nie odbije się na tym, w jakim on stanie będzie na Euro. Może na Łotwę i Słowację warto przetestować Tytonia. Dokładnie, no. Ja bym tutaj nie ryzykował, zwłaszcza, że w pierwszym meczu bodajże z Łotwą nie zagra trójka Polaków z Dortmundu, czyli Kuba, Piszczek i Lewandowski, więc ja bym tym samym tropem poszedł, jeżeli chodzi o Szczęsnego, po prostu dać im odpocząć. Radny, tu nie ma trójki z Dortmundu, to mamy kadrę? Tak, dokładnie, momencie. Nie, no, oni właśnie, zwłaszcza, że grali w tym ostatnio w finale Pucharu Niemiec, dlatego daję im odpocząć i zagrałem zmiennicy, to też jest dobre, zobaczymy w jakim stanie mamy ławkę rezerwową. O Pucharze Niemiec powiemy później, a teraz zagranica. A więc mówiliśmy o kadrach na Euro tydzień temu, o tym kto nie pojedzie, no i kolejni piłkarze wykruszają się z powodu kontuzji. No i tutaj dosyć pokaźna lista. Szwed Johan Elmander, napastnik Galatasaray Stambuł, złamał nogę. Euro odpada. Chris Smalling z Manchester United, kontuzja, pachwiny, również nie jedzie. I z czasem walczy Scott Parker. Także nie wiadomo no co. No i najważniejsze chyba nazwisko, tak, obrońców tytułu. Zostawiłem to na koniec. Carles Puyol, albo jak to mówi klasyk Puyol, też poprawnie. No niestety, kontuzja kolana i jest już po operacji, wszystko będzie w porządku, no ale musi poczekać 6 tygodni. Czeka go okres rehabilitacyjny, no i kruszą się obrońcy tytułu bez Puyola, bez Vii, Torres bez formy. No sam Delboske powiedział, że raczej nie widzi Vii w kadrze teraz, a więc... No jak dla mnie, no murowanym faworytem w tym momencie, zwłaszcza patrząc na powołania, są Niemcy, nie ma co się oszukiwać. Hiszpanie może najtrudniejszej grupy nie mają, ale... No boję się, że niestety bez filaru obrony, bez filaru ataku będzie bardzo ciężko. Oby zdrowie zostało przy Casillasie, nie? I przy Piqué, bo jeżeli oni się wykruszą... To... Ale Piqué niestety no bez formy. No widać było po ostatnich meczach nawet Barcelony, że jednak ta obrona ich no nie była na najwyższej jakości. A jeszcze Del Bosque chce zrezygnować z Pedro Rodriguez'a. Stwierdził, że ma słaby sezon za sobą i nie zabiera go raczej na Euro. No, kadrę Del Bosque ogłosi dopiero dzisiaj, także jeszcze nie wiemy, jak to wygląda. Pamiętasz, jak mówiliśmy, że Del Piero wraca na Euro? No, pamiętam. Mieliśmy w odcinku Euroraportu. Tak, ale Cesare Prandelli nie zabiera go jednak. Powołał szeroką kadrę, w której nie znalazł się ani Del Piero, ani Cassano, ani Pepe, Pazzini, Akilani, czy kontuzjowany Rossi. Czyżby tak? Odmłodzenie kadry? No to wychodzi. Ja w tej szerokiej kadrze jestem nawet drugoligowy piłkarz. Więc ciekawe. No, jeszcze z tych kadr zagranicznych, Slaven Bilic, Chorwat, również powołał kadrę szeroką, w której nie ma miejsca dla Iwana Klasnicza i Mladena Petricza, więc dwóch
dwóch bardzo doświadczonych piłkarzy. Także co tutaj? No jak jest? Widać, trenerzy idą w młodość, bo nasza kadra też będzie jedną z młodszych na Euro. Mhm. Sam Bilic powiedział, że po Euro kończy karierę reprezentacyjną. Rosjanie, grupowi rywale, także powołali szeroką kadrę, w której są kontuzjowani Pawliuczenko i Wasiljew Bierezucki. Nie wiadomo, czy się wykrują na Euro. Ja nie mam nic przeciwko. W kontekście meczu z Polską oczywiście, bo turniej trochę straci, jeżeli ich nie będzie. No i jeszcze, ty wiesz, że powołanie na Euro może grozić śmiercią? Czemu? Piłkarz Irlandii, już mówię ci, James McLean z Sunderlandu, jest Irlandczykiem z północy. Reprezentował Irlandię Północną Under 21, ale stwierdził, że jednak jest Irlandczykiem, który potem go powołał i zabiera go na Euro. Dostał już listy z pogróżkami. Ciekawe, czy wytrzyma presję i nie będzie czasem martwił się o swoje życie podczas turnieju. Zwłaszcza, że do Poznania, jak przypominamy, przyjeżdża naprawdę spora liczba kibiców. Mm-hmm. No tak więc, James, trzymamy za ciebie kciuki, byś dał radę. Będzie miał podwójną presję. Ale my jesteśmy źli. Jak zwykle co tydzień podsumujemy występy kadrowiczów w Ekstraklasie i Jagiellonii Zagranicznej, więc Damian, Ekstraklasa? A więc, sezon się skończył, mogę co najwyżej do drugiej ligi spojrzeć, ale tam kadrowiczów nie szukamy. A więc, Bartek, oddaję ci głos. Tak, jeżeli chodzi o zagranicę, w finale Pucharu Niemiec, o tym trochę więcej powiemy, Borussia Dortmund pokonała Bayern Monachium 5-2 i zdobyła podwójną koronę. Ogromny wkład w zwycięstwo mieli Polacy. Robert Lewandowski strzelił 3 bramki, Kuba Błaszczykowski asystował przy pierwszej bramce i wywalczył rzut karny, a Łukasz Piszczek dołożył asystę. Lewandowski dzięki tym 3 trafieniom został z 7 bramkami królem strzelców rozgrywek o Puchar Niemiec. Łącznie dla drużyny z Dortmundu strzelił w tym sezonie równo 30 bramek. Nie dziwi więc uznanie go najlepszym piłkarzem sezonu w Niemczech. Co ty na to, Damian? Mi się przypominają słowa Manuela Neuera przed finałem, który stwierdził, że Borussia nie zasłużyła ani na tytuł mistrzowski, ani tym bardziej, żeby wygrać z Monachium te 2 mecze. Jak myślisz, potrzeba tutaj jakiegoś większego komentarzu? Myślę, że bramkarz Bayernu musi teraz zweryfikować troszeczkę swoje poglądy. Tym bardziej, że zawalił ostatnią bramkę. Dokładnie. Zdecydowanie. No cóż, mamy więc mistrzów i pucharzystów Niemiec. Nie wiem, czy to dobrze jest. No, zwłaszcza, że to było pierwszy dublet od 103 lat dla Borussii, więc jakby nie patrzeć, osiągnięcie historyczne. I zwłaszcza, że taki wkład mają Polacy. Możemy być dumni. Jesteśmy. Wojciech Szczęsny, tak jak już wcześniej mówiłem, grał z kontuzją ramienia w ostatnich meczach Ligi Angielskiej. Jednakże w meczu kończącym te zmagania przeciwko Queen's Park Rangers, mimo wpuszczenia 2 goli, zagrał poprawnie i dzięki zwycięstwu 3-2, Arsenal zapewnił sobie bezpośredni awans do elitarnej Ligi Mistrzów. No to mamy kolejnego Polaka w Lidze Mistrzów. No to tak, jedynie tak można to skomentować. I życzymy Wojtkowi powrotu do zdrowia. Tradycyjnie tym Polakiem jest bramkarz. Ale nie mam nic przeciwko, i tak rację. Żeby Wojtek się wykonał. Natomiast jeśli chodzi o Francję, no Dariusz Dudka raczej smutny, bo jego Auxerre spada z francuskiej Ligue 1. Po przegranej nad Olympique Marsylia Burgundczycy nie mają już matematycznej szansy na utrzymanie. Z pewnością tak jak już zapowiadał to wcześniej, Dudka zmieni otoczenie i zwiąże się z innym klubem w przyszłym sezonie. Teraz jeżeli patrząc tak kontrastowo, no to znakomita forma Ludo Obraniaka oraz całego Bordeaux przybliżyła ten zespół do gry w europejskich pucharach. Ludo zagrał całe 90 minut i swoją grą z pewnością może napawać do optymizmu przed Euro. Podobny kontrast jak w Niemczech. Jedni sięgają po mistrzostwo, po tytuły, a drudzy spadają do drugiej ligi. No, oby ten kontrast się wyrównał i będziemy mieli porządnie grającą reprezentację Polski. No, może być. Jak co tydzień przedstawiamy wam sylwetki kolejnych finalistów Euro. Tym razem będą to współgospodarze imprezy, a więc Ukraina oraz Francuzi. Ich grupowi rywale. Zaczniemy od Ukrainy, czyli współgospodarz, a zarazem debiutant na Mistrzostwach Europy. Dotychczas podopiecznym Olega Błochina, który piastuje swój urząd od kwietnia 2011 roku, czyli jakby nie patrzeć, niedawno, nie udało się zakwalifikować do tego turnieju. Ostatnim znaczącym osiągnięciem Ukraińców był ćwierćfinał osiągnięty na Mistrzostwach Świata w 2006 roku na boiskach w Niemczech. Jako gospodarz Ukraińcy swoje mecze rozgrywać będą w Kijowie oraz Doniecku, na Donbas Arenie. Największe gwiazdy to przede wszystkim niezawodny, już trochę stary, ale ciągle jary, Andriy Szewczenko, natomiast nie można zapomnieć również o Tymoszczyku czy Woroninie. Największy ból głowy sprawia trenerowi problem, no niestety, z bramkarzami. Wspominaliśmy już o tym w zeszłym tygodniu, gdyż przed samym turniejem odpadło mu 3 podstawowych golkiperów. Swoją bazę treningową Ukraińcy mają w Kijowie.
Cóż, podobno Ukraina ma być na tym turnieju czarnym koniem, więc chociaż grupę mają cholernie trudną, no bo grają ze Szwedami, z Francuzami oraz z Anglikami, więc trafili o wiele gorzej niż my, ale kto wie, jak na tym wyjdą. Może własne ściany pomogą, chociaż... A propos Francuzów? No właśnie, a propos Francuzów, rywali Ukraińców, Francja, 16 miejsce w rankingu FIFA, to dosyć nisko jak na... Tak, że tak powiem, utytułowany zespół, ponieważ mistrzowie świata z 98 roku, dwukrotni mistrzowie Europy. No i cóż mogę o nich powiedzieć? Awansowali do Euro z pierwszego miejsca w grupie, ale grupy nie mieli zbyt ciężkiej. Bośnia i Hercegowina, Rumunia, Białoruś. Białoruś, z którą przegrali na start eliminacji. Później jednak wzięli się chłopaki w garść i dali radę. Z Polską rozegrali 17 meczów, 8 razy zwyciężyli, 5 razy zremisowali, 4 razy przegrali. Ostatni raz, rok temu, wygrali z nami 1-0 po samobójczej bramce jednego z kadrowiczów. Tomasz Jodłowiec, Polonia Warszawa, coś to mówi. Filar naszej defensywy na Euro. Dziękuję. Oczywiście nic nie mamy do Tomka. Nie, skończę znowu. W tym roku Francuzi wygrali z Niemcami w meczu towarzyskim 2-1, a więc nie można ich lekceważyć. Naprawdę trener reprezentacji Laurent Blanc, w przeszłości znakomity piłkarz, niezwykle utalentowany, karierę kończył w Manchester United jako filar defensywy. Mistrz świata 98, mistrz Europy 2000, do historii przeszło jego zdjęcie, kiedy po finale całuje łysą głowę Fabiana Barteza, nie? To z tego jest najbardziej znany. Przydomek Le President. No i co tu można o nim powiedzieć? No, mistrz Francji z Bordeaux. Jest stosunkowo młody trener, więc pierwszy klub od razu mistrzostwo Francji, a teraz wziął się za samą reprezentację. Jestem bardzo ciekaw, jak chłopaków poprowadzi. No i co? Filary zespołu, w zasadzie największa gwiazda, Franck Ribéry, według mnie. Fantastyczny gol w ostatnim meczu, tak wspominany tutaj pucharze. Poza tym kto? Karim Benzema, Johan Gürkow i Florent Malouda. To są moim zdaniem takie najważniejsze filary francuskiej kadry. No w bramce Lory i Mandana, takich dosyć dwóch też solidnych bramkarzy. Obrona, no to Patrick Evra, tutaj co tu dużo mówić. No i nieutalentowani jak Toulalan, Nasri, Valbuena czy Alou Diarra, Bafemi Gomis, Remy. Jest co wymieniać, Francja to jest jednak wylęgarnia talentów. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku Euroraportu, już 8. Tak, do Euro zostaje coraz mniej czasu. Mam nadzieję, że zaopatrzyliście się już w dobre telewizory i zapas trunków odpowiednich. Niekoniecznie alkoholowy, chociaż wiadomo, że traktujemy to z przymrużeniem oka. Tak, dokładnie. Oraz macie fajne szklanki i tym podobne z polskimi stadionami. Okej, za tydzień kolejne newsy, kolejne odsunięte karty przez kolejnych selekcjonerów. No i co? Kolejne dwie reprezentacje. I coraz mniej do Euro. Tak, coraz mniej do Euro. A już za tydzień przyjrzymy się naszym grupowym rywalom, Rosjanom oraz Czechom. Także dziękujemy za dzisiejszą uwagę. Mówili dla was Bartłomiej Tokarski oraz Damian Szuba. Do usłyszenia.